Olu. Jesteś pomiędzy Warszawą a Bielskiem Białą i my mieliśmy takie szczęście, żeby cię spotkać w Bielsku. W końcu nam się udało, trochę się mijaliśmy. Trochę to trwało, ale najważniejsze się udało. Ale jesteśmy i jedziemy w 13, podobno szczęśliwej. Jak nam tak mówili nas, na dole. Tak, teraz pan nas tak zapewniał, ja oczywiście mu wierzę. Tak, a wcześniej rozmawiając z innymi gośćmi, odniosłam takie wrażenie, że te wszystkie osoby, które są z Bielska, ale gdzieś tam w którymś momencie swojego życia pognały do tej Warszawy czy gdzie indziej, są tak jedną nogą tutaj, drugą tam. I mam wrażenie, że ciężko się zrastać z tym miastem. Ty też tak masz? No, oczywiście, to jest 100% prawdy. Ja myślę, że to po prostu zależy od tego, jak fajne jest miasto, z którego się pochodzi, jak człowiek się tam dobrze czuję, jakie ma wciąż tam jakieś powiązania z tym miastem. No ja sobie nie wyobrażam nie być w Bielsku przynajmniej raz w miesiącu. Zazwyczaj staram się być raz na 2 tygodnie, ale też przez pandemię i to wszystko, co się działo, no to przez bardzo długi czas mnie tutaj niestety nie było, ale no ja sobie nie wyobrażam. No tu mam rodzinę, tu mam też takich naj swoich przyjaciół, więc jak tylko mogę, to staram się tutaj być. No i zawsze w pierwszej kolejności, kiedy ktoś się mnie pyta, skąd jestem, to oczywiście mówię, że jestem z Bielska. I nie wyobrażam sobie, żebym kiedykolwiek w życiu powiedziała, że jestem z Warszawy. Jestem z Bielska, ale mieszkam w Warszawie. I jak ci się tam mieszka? Jesteś tam szczęśliwa? Jesteś zadowolona z warunków? Czy to jest tylko na takiej zasadzie, że no, to jest cena życia wśród gwiazd i wśród mediów, że właśnie ta Warszawa jest taką... Nie, absolutnie nie. Wydaje mi się, że bardzo dużo osób straszy po prostu Warszawą, że Warszawa jest taka zła, że jest niedobra, że tam się źle żyje. Ja wcześniej mieszkałam przez prawie 4 lata we Wrocławiu i kiedy z tego Wrocławia się wyprowadzałam do Warszawy, to wszyscy mi mówili, że zobaczysz, Warszawa jest zła, Warszawa jest coraz gorsza niż ten Wrocław i tak dalej. I będzie ci się mega źle żyło. A mi o dziwo w Warszawie żyje się lepiej niż we Wrocławiu. Mam jakoś takie wrażenie, że ta Warszawa jest taka mega elastyczna na wszystko, w każdym po prostu w temacie, w każdym gdzieś tam dziale jest co zrobić, jest gdzie pojechać, jest po prostu jak sobie ten czas zapełnić. Więc mi się w Warszawie bardzo dobrze mieszka, a mieszkając w Warszawie jeszcze lepiej wraca się wtedy do Bielska. No właśnie, bo wtedy się tęskni za domem. A doceniłaś wyjeżdżając, czy wcześniej mieszkając we Wrocławiu, tak jak mówisz, czy później już w Warszawie, doceniłaś bardziej Bielsko, pomyślałaś sobie, o kurde, to jest jednak fajne miasto. Ja nie musiałam nigdy Bielska doceniać, ponieważ ja nigdy nie miałam takiego momentu w swoim życiu, gdzie w jakikolwiek sposób Bielsko mi nie pasowało. Ja nawet kiedy kończyłam liceum, to nie byłam w tej grupie moich znajomych, którzy mieli mega parcie, żeby wyjechać z Bielska, żeby uciec gdzieś na studia, żeby to był Kraków. Ja bardziej myślałam wtedy o Katowicach, bo stwierdziłam, że te Katowice są po prostu bliżej Bielska, więc nigdy nie miałam takiej fazy, że Bielsko jest złe i niedobre i że chcę z tego Bielska uciekać. Dobra, ale jak tutaj przyjeżdżasz, to jesteś gwiazdą, czy masz możliwość trochę odetchnąć? Nie. Nie jestem gwiazdą. Ja też myślę, że nie jestem jakąś taką super charakterystyczną osobą, którą już widać z daleka i każdy już wie, że to jestem ja. Rzeczywiście swojego czasu, kiedy miałam różowe włosy, to wtedy mam wrażenie, że byłam 100 razy bardziej rozpoznawalna niż teraz, a to było chyba z 6 lat temu. Więc to nie jest tak. A poza tym też, nie wiem, mam wrażenie, że my tu w Bielsku jesteśmy wszyscy tacy kulturalni, że nie wiem, nie patrzymy sobie po twarzy, ani nie lukamy, żeby obczaić, czy to ta osoba, czy to nie ta osoba. Oczywiście, kiedy robię program Co się słucha w Bielsku i się przechadzamy ulicą 11 listopada, no to wtedy rzeczywiście... Zwracacie uwagę. Tak, i bardzo dużo osób mnie zaczepia i wtedy mówi, o super, oglądam Co się słucha i fajnie, że jesteś z Bielska i fajnie, że o tym często mówisz, że jesteś z Bielska. To wtedy tak, ale tak na co dzień to, kiedy jestem w Bielsku, to absolutnie po prostu... sobie tutaj jestem, Olą Cody, nikt na to nie zwraca uwagi. To musi być dosyć komfortowe, podejrzewam, bo jednak jak patrzę na przykład na twojego Instagrama, to tam uśmiech, piękno, blichtr, ciuchy i w ogóle, wiesz, no takie trochę bije z tego takie beztroskie życie i chciałabym cię zapytać o to, czy to tak faktycznie jest. Ile w tym jest prawdy, a ile musisz od siebie dołożyć, nadbudować? Nie. Jeśli chodzi w ogóle o kwestię tego, co ja pokazuję na Instagramie, to jest w ogóle w 100% prawda. Mi to sprawia dużą frajdę w ogóle prowadzenie mojego Instagrama, bo to jest 100% mnie. Zresztą wydaje mi się, że chyba
chyba mam przynajmniej taką nadzieję, że 90% moich wszystkich obserwatorów doskonale sobie po prostu z tego zdaje sprawę. Też tak jakby, kiedy mam coś do powiedzenia w danym temacie, albo kiedy chcę opowiedzieć jakąś historię, którą zazwyczaj opowiadam tylko swoim przyjaciółkom, też ostatnio zaczęłam się przełamywać i opowiadać o tym też po prostu u siebie na story, co się przyjęło z bardzo fajnym odbiorem. Także to mnie w ogóle, wiadomo, ja swoje jakieś troski mam, ale nawet jeżeli mam jakieś troski albo jakiś zły dzień, to w zasadzie na Instagramie też to widać i po prostu wtedy, kiedy nic nie dodaję, to wtedy po prostu to jest ten czas, kiedy po prostu nie mam ochoty, więc nic nie dodaję i tak jakby też trochę nie rozumiem tych ludzi, którzy potrafią mieć zły czas, jakiś gorszy dzień, a mimo to na Instagramie po prostu emanować brną śmiechem. Zaparte, tak? Tak, dokładnie. Ja tak myślę, że ja zawsze to powtarzam, że wtedy, kiedy nie mam ochoty, to po prostu nie dodaję nic na Instagramie. A nawet jeśli to są jakieś współprace, gdzie marki na przykład chcą się umówić na publikację w jakiś dany konkretny dzień, to też często staram się to trochę zastrzec na takiej zasadzie, że gdyby coś mi wypadło, gdyby coś było nie tak, to żeby jednak ten post pojawił się w takim momencie zgodnym po prostu ze mną. Jesteś bardzo pewna siebie, to znaczy teraz to widzę rozmawiając z tobą, że taka jesteś. Jesteś też trochę ekshibicjonistką. Co jeszcze jest potrzebne kobiecie do tego, żeby być gwiazdą, pracować w telewizji? To jest w ogóle proste, bo Instagram to jest Instagram, to jest coś, co rządzisz tym ty, prawda? Ale jednak tak, w telewizji... Znaczy, czy ja jestem taka super pewna siebie, to bym nie powiedziała, bo gdzieś tam ja jestem taką osobą, która bardzo łatwo się potrafi zestresować. I wydaje mi się, że to jest jednak gdzieś tam jakiś wyznacznik tego, że czasami brakuje mi tej pewności siebie, no bo jednak robiąc to, co robię przez tyle lat w Esce, już raczej pewne sytuacje nie powinny mnie kompletnie stresować, a jednak zawsze jest taka adrenalina, taki dreszczyk, że po prostu w żołądku mnie ściska i jest to dzień, w którym nic nie zjem, więc jest to dobre dla mojej diety i tak dalej. Znaczy, wydaje mi się, że po prostu chyba trzeba mieć może też trochę siłę przebicia. Ja zresztą zawsze taka byłam, czy w gimnazjum, czy w liceum, ja byłam troszkę taką panią kierowniczką. Lubiłam sobie po prostu zarządzać. Przewodnicząca klasy. Tak, ja całe liceum byłam praktycznie przewodniczącą klasy. W gimnazjum to w ogóle byłam nawet taką ala przewodniczącą trochę szkoły. Przez jeden rok, także ja miałam gdzieś takie zapędy, ale wydaje mi się, że też trochę chyba to zależy też od podejścia. Ja akurat zawsze lubiłam rozmawiać z ludźmi i zawsze mam wrażenie, że zawsze miałam w sobie taką jakąś energię pozytywną, że jak ktoś stawał obok mnie, to wiedział, że nie zada mnie wygodnych pytań, że to nie będzie nic złego, tylko że raczej będzie pozytywnie i że będzie fajnie. Takie mam wrażenie, że chyba mam w sobie taką dobrą energię i że ludzie to czują i też bardzo mi jest miło, kiedy czasami zdarza mi się z jakąś naszą polską gwiazdą rozmawiać i ta gwiazda mówi: o, super, super, Ola, że jesteś, że tak jakby, o, to będzie fajnie, o, to będzie super dzień i to jest taki właśnie fajny komplement, że ktoś czuje tą energię. Jak rozmawiasz z ludźmi, w ogóle prowadzisz swoje programy, czujesz się bardziej prezenterką, dziennikarką, celebrytką? No, ja mam takie programy, w których jeśli chodzi o rozmowy z ludźmi, no to jest w zasadzie teraz w tym momencie tylko program, co się słucha, bo program Miejska Lista, mam zawsze gościa, który mnie po prostu oprowadza, wtedy sobie rozmawiamy, ale tak jakby tych rozmów jest o wiele mniej, bo dana osoba nam opisuje miasto, w którym jesteśmy, a w co się słucha, ja nigdy się nie czuję ani prezenterką, ani się nie czuję dziennikarką, ponieważ zawsze wtedy do każdego mojego gościa podchodzę tak jak do swojego ziomeczka. Także jak na przykład czuję, że ktoś jest zestresowany, to robię wszystko, żeby mu pokazać, że nie ma się czego bać i tak dalej. I zresztą zawsze tak podchodziłam do sprawy, że jeśli za bardzo się wywyższasz albo w jakikolwiek sposób pokazujesz, że ty jesteś górą, no to tacy ludzie, którzy nie mieli nigdy styczności z kamerą, na pewno to powoduje, że od razu bardziej się stresują, także nigdy, mam nadzieję, że nikt nie ma takich wspomnień ze mną związanych, że kogoś potraktowałam z góry. Mam naprawdę taką nadzieję, że tak jest, bo zawsze kogoś traktuję po prostu jak równego sobie i w ten sposób z nim rozmawiam. Także też nie lubię oczywiście gwiazd, które mnie traktują. No właśnie, a zdarzyło ci się kiedyś, że stresowałaś się bardziej niż twój gość? Tak, no myślę, że tak, no to na pewno się stresowałam w momentach, kiedy rozmawiasz z kimś, kto jest bardzo popularny, to raz, i kiedy rozmawiasz z kimś, kto, jak to się brzydko mówi, wyżej niż 4 litery ma, no to wtedy na pewno człowiek jest mega zestresowany, no bo taka osoba cię po prostu traktuje z góry. Na całe szczęście takich osób jest
bardzo, bardzo mało i w zasadzie na takiej swojej, może nie czarnej liście, ale na takiej swojej liście osób, z którymi mi się bardzo źle rozmawiało, bo mnie potraktowały w ten sposób, to są dokładnie 3 osoby. Oczywiście ja nie czekam, mogę. Nie możesz. Nie, oczywiście, kurczę, szkoda. Ja bardzo, bardzo bym chętnie powiedziała. To kto, inicjały chociaż. Kto to taki? Inicjały. No nie, no właśnie, moim znajomym mogę to zdradzić, bo wiem, że nie sprzedadzą tego nigdzie dalej, ale no niestety nie mogę. Ale to też czasami ja mam wrażenie, że to jest nie tylko, że ktoś po prostu zachowuje się jak gwiazda, ale też czasami te gwiazdy robią różne rzeczy wbrew sobie. I potem im jest ciężko się do tego wszystkiego przyznawać i o tym wszystkim mówić i wtedy następuje ten taki proces, że one po prostu, nie wiem, w jakiś sposób atakują albo po prostu starają się mieć cię gdzieś po to, żeby no, jak najszybciej już ten moment wywiadu się po prostu skończył. A może to jest kwestia kompleksów i jakiegoś takiego niedowartościowania, bo może oni w swoich oczach tak naprawdę są... Może. Ja czasami też mam takie wrażenie, że po prostu ktoś sobie myśli, o, przyszła jakaś tam dziewczynka, jakaś Ola z Eski TV, a w ogóle Eska TV to jest jakieś muzyczne dzieło, to co, to nie będzie na pewno jakiś wywiad rzeka. Więc być może tak do tego podchodzą, ale jest... grupa gwiazd, która uważam, że to jest akurat totalnie chyba 90%, gwiazdy, które wiedzą, że SK TV nie zajmuje się plotkami, nie zajmuje się wyciąganiem jakichś w ogóle pikantnych szczegółów z ich życia i te gwiazdy wiedzą, że my po prostu porozmawiamy. Jeśli są muzyczne, porozmawiamy o muzyce, jeśli, nie wiem, są z filmu, to porozmawiamy o tym danym filmie, w którym wystąpiły, a ja nie będę drążyć i nie będę dopytywać, bo tym nie zajmuje się nasza stacja. Dlatego też większość gwiazd akurat zawsze wita nas z uśmiechem na twarzy, czy to na wywiad przychodzę ja, czy przychodzi Rudy, czy ktokolwiek jeszcze inny od nas Eski, to tak jakby gwiazdy czują się, że tak powiem, bezpiecznie. A jak ty się czujesz w tym świecie pełnym celebrytów? Nie masz tego dosyć czasami? Czy może nie... Bo wiesz, na przykład taki taniec z gwiazdami, no to jest, wiesz, totalna mieszanka różnych ludzi, którzy pewnie znaleźli się w tym programie, w ogóle są gwiazdami, celebrytami, są w telewizji, więc... Chodzi mi o to, że to są po prostu wszystko bardzo specyficzne osoby czasem. Tak, ale akurat nie wiem, moja edycja Tańca z Gwiazdami była po prostu pod takim kątem, że ja nie miałam z nikim konfliktu, ani o nikim nie mówiłam, ani nie myślałam źle, bo się bardzo fajnie zgraliśmy. I ja wiem, że to jest nudne, kiedy większość gwiazd po edycji Tańca z Gwiazdami mówi, że było super, że wszyscy się nie kłócił, ale naprawdę, no nikt się nie pokłócił, nikt nie miał ze sobą jakieś tam spiny czy afery. A czy mam dość życia w tym celebryckim świecie? Nie mam, przede wszystkim dlatego, bo nie żyję w nim jakoś za bardzo. Ja też nie jestem jakąś celebrytką, ja nie jestem gwiazdą, ja w porównaniu do innych, no to jestem gdzieś tam taka malutka, więc mi to w ogóle nie doskwiera, bo nie muszę w tym uczestniczyć, więc nie mam z tym absolutnie żadnego problemu, ani też nie mam jakiegoś parcia, że jestem teraz taka, ale chciałabym być chociaż taka. Co ma być, to będzie. O taniec z gwiazdami też nie wiem, nie prosiłam, nawet nie marzyłam, po prostu... Tak się wydarzyło, że zadzwonili, zaprosili, no to ja myślę, byłabym głupia, gdybym się nie zgodziła, chcę to przeżyć. Naprawdę? No bo przecież jest dużo osób, które odmawiają notorycznie. Znaczy ja podejrzewam, że też sporo osób odmawia, nie tylko ze względów finansowych, bo zazwyczaj oczywiście w pierwszej kolejności jest wymieniane, że za mało chcieli im zapłacić, ale też taniec z gwiazdami, nie oszukujmy się, to trzeba poświęcić na to kupę czasu. A na pewno łatwiej jest wziąć udział w takim show, takiej właśnie Olikot, która jest taka mała i nie ma na głowie aż tyle, niż jakaś osoba, która jest rzeczywiście mega popularna, która ma bardzo dużo zobowiązań, współpracuje z różnymi firmami, no to rzeczywiście takiej osobie jest ciężko nagle się po prostu z tego wszystkiego wymiksować albo dać sobie na ten czas jakiś tam po prostu teraz przerwę, bo idę do Tańca z Gwiazdami. Akurat też dla Eski, wiadomo, wizerunkowo mój udział w Tańcu z Gwiazdami to też była super opcja. Także tam, żeby gdzieś mi dać troszeczkę przestrzeni na ten Taniec z Gwiazdami, też nie było żadnego problemu. Czyli wszystko po prostu się ze sobą dobrze złożyło. Tak po prostu miało być i naprawdę ja to zawsze będę dobrze wspominać. A masz kompleksy?
Czy mam kompleksy? Tak, oczywiście, że tak. Znaczy, nie wiem, czy pytasz o takie wizualne, czy bardziej o... No wiesz, różne, bo zazwyczaj te wizualne i tak się później przekładają gdzieś tam w głowie, cały czas ci to mąci i przeszkadza w czymś, no nie? Tak, znaczy, jeśli... Znaczy, myślę, że chyba bardziej doskwierają mi jakieś takie... kompleksy związane gdzieś, może nie kompleksy, jakieś takie po prostu moje cechy, których nie lubię bardziej, bo jeśli chodzi o wizualną moją stronę, no to też wiem, że to będzie mega nudne, ale no ja jakby nie mam problemu z tym jakby jak wyglądam, tak? Wyglądam tak jak wyglądam i tam często też w formie oczywiście beki dodaję na Instagramie różnego rodzaju screeny rozmów, czy tam wiadomości, które dostaję, gdzie no stop jest mi wypytane, że mam małe cycki, ale no tyle razy już o tym mówiłam, no mam te małe cycki i okej, mam, może być może kiedyś, kiedy urodzę dziecko i po, nie wiem, karmieniu będzie coś nie tak, to wtedy być może rzeczywiście zoperuję sobie ten biust, tak, ale na ten moment w moim życiu absolutnie nie czuję takiej potrzeby i nawet gdyby zgłosiła się do mnie jakaś klinika, która by mi powiedziała: Olka, zrobimy ci te cycki za darmo, to ja bym i tak z tego nie skorzystała. Ale logo wytatuujemy ci przy okazji, no. Na jednym, możesz wybrać na którym. Tak, ale no po prostu, no nie wiem, ja nie czuję takiej potrzeby, żebym musiała sobie zoperować. Czy ktoś mi pisze, a bo ty masz grube uda. No okej, mam grubsze uda, też całe życie gdzieś tam swoje nastoletnie grałam w siatkówkę i uważam, że to też jest gdzieś tam jakiś skutek uboczny tego wszystkiego. No i takie mam, ale to też zależy jak stanę, oczywiście umiem tak zgrabnie stanąć, że moje nogi wyglądają jak dwa patyki, więc gdzieś tam wizualnie mi to nie przeszkadza. No ostatnio otwarcie przyznałam się do tego, że sobie wstrzyknęłam trochę kwasu hialuronowego w nos, bo miałam tutaj takie... Ale każdemu się zdarza. Tak, ale no uważam, że to i też w ogóle nie ma co oszukiwać. No. Dziewczyny, które na Instagramie robią sobie różnego rodzaju operacje, a potem twierdzą, że zoperowały sobie nos, bo mają chore zatoki, no... Ja tego nie rozumiem, no to jest to dla mnie logiczne i normalne, że jeżeli dzielę się z moimi obserwatorami różnymi rzeczami i nie wiem, polecam im coś szczerze, no to też tak samo szczerze przyznam się do tego, że coś tam sobie majstrowałam później. No. Jesteś szczera i to się rzeczywiście ceni, to może wiesz, dlatego jesteś uznawana za jedną z najbardziej naturalnych i sympatycznych. Tak, ja właśnie bardzo lubię telewizji. Bardzo lubię słowo sympatyczne, choć tak naprawdę... A nie wydaje ci się takie nijakie trochę? Bo mi się zawsze słowo sympatyczne wydawało takie... Dlatego sympatyczne jest czasami negatywnie odbierane, bo wszystkim się nam kojarzy z randkami, czyli kiedy idziesz sobie na randkę z dziewczyną, idziesz z chłopakiem sobie. Na randkę i wracasz z tej randki i koleżanka się ciebie pyta, no jaki ten facet był, a ty odpowiadasz: też fajnie, taki sympatyczny. No i to sympatyczne to niestety w takiej sytuacji jest okropne. A ja zawsze, jakoś dla mnie to sympatyczne to jest właśnie po prostu ktoś taki uśmiechnięty, z pozytywną energią i ja bardzo lubię ten komplement. I być może kiedyś, kiedy byłam młodsza i kiedy mężczyźni prawili mi komplement, że jestem sympatyczna, być może właśnie myśleli o tym, że okej, fajna dziewczyna, ale nic z tego nie będzie. Ale teraz to absolutnie nie ma dla mnie żadnego znaczenia i to sympatyczne jest jak najbardziej na plus. To jeszcze podsumowując, jakie masz aspiracje na przyszłość? Jest ci dobrze teraz? Chcesz coś zmienić? Nie, jest mi dobrze tak jak jest i ja jestem też z osób, które nie planują, bo do tej pory, to w zasadzie od kiedy jestem w SC, a zaraz wybije mi 10 lat, nigdy nie próbowałam niczego robić. Po prostu wszystko się działo po kolei tak, jak miało się dziać. Jak przyszłam do SC i miałam tylko jeden program i gdzieś to w jakiś sposób mnie bolało pod tym kątem, że no dlaczego tylko jeden, chciałabym prowadzić więcej. To nie polegało to na tym, że chodziłam gdzieś i się zgłaszałam: hej, dzień dobry, słuchajcie, chciałabym poprowadzić więcej programów, tylko po prostu robiłam dobrze swoją robotę, ten jeden program, by móc rok później dostać kolejny. Także nie mam takich jakichś planów. No, co ma być, to będzie. Kto ma do mnie zadzwonić, ten zadzwoni. I mam nadzieję po prostu, że to będzie się takim swoim naturalnym tempem fajnie jeszcze rozwijać. A to chyba dosyć dobre podejście jak na tą sytuację, w której teraz żyjemy, bo pokazała nam, że planowanie na dłuższą metę... Tak. Czasami po prostu nie ma sensu. Dokładnie. No jedyne co z obecną sytuacją jest mi bardzo przykro, bo zawsze od tej pory roku już miałam zaplanowane wakacje na listopad i już wiedziałam, że gdzieś sobie pojadę grzać tyłek, no a w tym roku niestety najprawdopodobniej się nie uda, ale no cóż, no pierwszy ale raz... Ale Bielsko zaprasza. Ale to ja... Na dłuższy pobyt. Ja mogę grzać 4 litery również w Bielsku. Nie ma problemu. Super, dziękuję ci bardzo, Olu. Dziękuję ci bardzo.